Był piękny, zajebisty, sierpniowy poranek, kiedy kurwa Kubuś siedział sobie pod kurwa drzewkiem. Oj, przepraszam, pomyliłem scenariusze, a więc zaczynamy jeszcze raz. Nowy Jork, jedno z najsłynniejszych miast w USA. Jest tu wiele wspaniałych dzielnic, ale my przenosimy się do polskiej, bo to tam żyją bohaterowie tego filmu. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers grab your to shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California. Co? Już ranek. O rany, ale koszmary śniły mi się tej nocy. Co to za dźwięk? Siema Vigo, nowy dzień się zaczął. Cholera, jednak koszmary są straszniejsze na jawie, gdy staną ci nagle w drzwiach z samego ranka. Błahahaha, bardzo śmieszne, a teraz gadaj, co dzisiaj robimy. Jeszcze nie wiem, dopiero co wstałem, więc może dasz mi przynajmniej raz w tym tygodniu zjeść śniadanie? Okej, spoko, ja w tym czasie pójdę coś załatwić. Przestań się tak skradać! Uff, całe szczęście, że nikt mnie nie widział, jednak opłacało się grać w Thief Deadly Shadows przez 20 godzin dziennie. Teraz się wreszcie na tobie zemszczę, sukinsynu. O rany, śniła mi się kąpiel w żółtej, miodowej rzece. Co tak tu je? Mniam, jak basketa nie ma w pobliżu, to żarcie bardziej smakuje. No jestem, zjadłeś już? Owszem, i nawet mam już plany na dzisiejszy dzień. A zatem, zamieniam się w słuch. Dawno się nic nie działo, owszem, jest spokojnie od czasu, gdy przestali nas ścigać za wciśnięcie kitu temu gościowi z Basket i Vigo 5, a więc stwierdziłem, że czas odnowić nasz cel przebywania w Nowym Jorku. Pora najwyższa, aby ponownie spróbować osiągnąć nasz życiowy cel, spolszczenie Nowego Jorku i zdobycie władzy. Cholera, odkąd próbujemy to zrobić, to zawsze dzieje się coś podobnego. Spadnę skądś, pojadę do szpitala, ktoś mi da w ryj, narażę się komuś wpływowemu, wyślą mnie gdzieś, gdzie najmniej chcę być i tym podobne sprawy. Tak to jest, jak się przyszło na świat jako dziecko stalkera. Ej, uważaj, bo zrobię ci coś gorszego niż tej mafii, która zebrała się pod twoim domem w piątej części naszych popieprzonych przygód. Hahaha, nie możesz mi nic zrobić. Jestem potrzebny w wielu komiksach i filmach. Zresztą pewnie pamiętasz Gothica, prawdziwą historię. No pewnie, że pamiętam. Grałeś tamtego idiotę, Burego Zenka. Ej, żebym ja ci zaraz nie przypomniał, kogo ty tam grałeś. Nie błagam. Wszystko, tylko mi tego nie przypominaj.
Dobra, to jak będzie z tym spolszczeniem Nowego Jorku, to proste. Zaraz ruszamy w drogę i próbujemy opanować Empire State Building. Ale najpierw postanowiłem, że napijemy się porządnego wina, aby rozgrzać się przed bitwą. Dobra, no to dawaj te flaszki. Co jest? Wino się skończyło, to jeszcze większy koszmar od tego, który przeżyłem dziś rano. To już koniec. Straciłem całkiem sen życia. Ej no, wyluzuj, przecież można kupić nowe. Racja, a zatem ruszajmy, abyku. Ale zaraz, przypominało mi się, co czytałem w gazecie. Słuchaj. W związku z tym, że rządowi amerykańskiemu jest potrzebna zajebiście wielka kasa, prezydent George W. Bush postanowił wydać wszystkie butelki wina w kraju, do Europy. Podobno transport szedł przez całą Europę, ale ostatnio zaginął gdzieś w Polsce z niewyjaśnionych powodów. Nasza gazeta New York Times określa to krótko: nasz pie... Onny Bush pozbawił kraj naszego sensu istnienia. To początek końca świata. Świetnie, teraz to mnie pocieszyłeś, czytając to na głos. Czyli wychodzi na to, że z wina nici, chociaż jest jeszcze winiak i Guinness z sokiem. Nie, nie poddam się. Zrobię wszystko, żeby odzyskać wino i wyruszę na tę misję w imię mego dobrego imienia. Ale ty nie masz imienia. Vigo to tylko do roli, morda. Nie skończyłem. Tak więc wiem, jak ocalić nasze życie i honor. Wyruszymy na misję w imię komandosa za 3Z. Coś ty znowu wymyślił? Przyjacielu, przed nami trudna misja, ale możemy zwyciężyć. Aby zdobyć wino, musimy wybrać się do domu Baby Jagi, która produkuje wino Herakles. To ta sama, która... Tak, ta sama. Więc wyruszamy? No chyba nie mamy wyboru, bo ten scenariusz jest liniowy i nie mamy takiej swobody jak w Oblivionie. Sorka. Stąd już ruszycie, debile, a nie pozujecie jak na gay party.